Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek pierwszego tygodnia adwentu i zapraszam do wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii, według świętego Mateusza, czytamy fragment, w którym to Pan Jezus na prośbę setnika uzdrawia Jego sługę. Ale spójrzmy na to uzdrowienie, jak ono pięknie wpisuje się w czas adwentu, w okres oczekiwania na przyjścia Pana, okres, na, w którym skupiamy się na słowie samego Jezusa. Zobaczcie, że setnik mówi do Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. I to zadziwiło Jezusa. Jak głęboką wiarę ma setnik, bo wystarczy tylko Twoje słowo, a mój sługa zostanie uzdrowiony. Czy ja umiałbym dzisiaj powiedzieć do Jezusa: Nie jestem godzien, nie przychodź do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zresztą, znamy to dobrze z modlitwy Pańskiej. Znamy to dobrze. Ze słów, które wypowiadamy każdego dnia. Ale zapytajmy się dzisiaj samych siebie, czy ja mam tak głęboką wiarę jak wspomniany setnik. Jeszcze wracając na chwilę do samego uzdrowienia. Wielokrotnie słyszeliśmy o cudach Jezusa, o uzdrowieniach, a dziś słyszymy, że Jezus czyni to słowem. Nie dotykiem, nie jakąś mieszaniną błota z śliną. Ale słowem, Jezus uzdrawia słowem, i chce nas uzdrowić w czasie Adwentu. Właśnie poprzez słowo proroka Izajasza, poprzez słowo Ewangelisty. Zatem przyjmujmy słowo Chrystusa i, mów, i mówmy jak dzisiejszy setnik. Nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będę uzdrowiony. A będę uzdrowiony i moi, moi najbliżsi również. Będą mu zdrowieni. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego od poniedziałku pozdrawiam z Bogiem.